Witam serdecznie, Barbara Kasińska. Dziś mamy wtorek, 10 dzień września. Zapraszam na Telefakty. Pamiętajmy, życie warte jest rozmowy. Najważniejsze jest to, żeby zacząć od środowiska, żeby zacząć później od poradni psychologiczno-pedagogicznej. Rusza pilotażowy program szczepień w szkołach. Chciałabym zachęcić również szkoły, dla których gmina nie jest organem prowadzącym, lecz znajdują się na terenie naszego miasta, by również przystąpiły i przyłączyły się do tej akcji. Festiwal gospodyń z degustacją smakołyków. Mamy pierogi z kaszą gryczaną, ale tak w ogóle do degustacji to mamy pierogi ruskie. 10 września to Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Zwracamy na niego uwagę, ponieważ statystyki pokazują, że problem jest duży i dotyka ludzi w każdym wieku. Przyczyny są różne, dlatego warto jest bliżej przyjrzeć się możliwościom przeciwdziałania i zapobiegania, tym bardziej, że coraz częściej próby samobójcze i samobójstwa dotyczą dzieci. 10 września obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. W Polsce więcej osób popełnia samobójstwa niż ginie w wypadkach drogowych. Problem coraz częściej dotyczy młodych osób, które podejmują próby samobójcze. Najmłodsze z nich miało 8 lat. Dlaczego decydujemy się na taki krok? Może to, że ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać już o swoich problemach. Za dużo takiego siedzenia w telefonach po prostu. Że nie ma tego takiego życia realnego, tylko już żyjemy w takim świecie wirtualnym. Tak. Coś w życiu nie wyszło. Może jakaś zdrada, może kalectwo dziecka, choroba dziecka. Może są depresji, może rodziców, nie wiem. No głupota, nie mają co robić i tyle, narkotyki, potem w głowie odbija i koniec. Psychicznie nie wytrzymują tego wszystkiego. Samotność, poczucie wykluczenia, brak zrozumienia ze strony bliskich to niektóre z czynników prowadzących do powstania myśli samobójczych. Najważniejsze jest to, żeby zacząć od środowiska, żeby zacząć później od poradni psychologiczno-pedagogicznej, pójść do psychoterapeuty, do psychologa, do psychiatry później, jeżeli takie leczenie jest wymagane. I jestem przekonana, że wspólne siły będą pomocne w tym, żeby sobie jak najlepiej radzić z tym, że osobom się po prostu nie chce żyć, są w pewnym kryzysie, a może właśnie nasze zdanie, może ostatnie słowo, które my wypowiemy, będzie adekwatne i może komuś pomóc. W Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzone są różne kampanie dotyczące problemów depresji, odżywiania czy podejmowanych prób samobójczych. O depresji i o zaburzeniach odżywiania i o samobójstwach i o próbach samobójczych, o każdym trudnym temacie będziemy mówić cały rok i zawsze i wszędzie. Nie uchylamy się od tego, nie mówimy, że kampania trwa u nas tylko jeden dzień bądź tylko jeden miesiąc. U nas trwa cały czas, także wszyscy, którzy będą szukali jej pomocy i zarówno osoby potrzebujące pomocy, ale też i ich bliscy, tak żeby wiedzieli, gdzie tej pomocy szukać, żeby wiedzieli, że my na nich czekamy i na pewno sobie razem damy radę. Ważne jest upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, a Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom służy właśnie temu. Przede wszystkim profilaktyka pierwszorzędowa, ale też kształtowanie umiejętności prospołecznych, bo to też jest czynnik ryzyka, czyli zwracajmy uwagę na wszystkie czynniki ryzyka, więc tak, jakieś choroby psychiczne typu depresja, brak elementarnych umiejętności prospołecznych, a z tym społeczeństwo ma problem, brak empatii, rozwijajmy, kształtujmy te umiejętności i zwracajmy uwagę na czynniki ryzyka. Jeżeli wyeliminujemy czynniki ryzyka, to problem samobójstw naprawdę zmniejszy się i to o wiele, wiele procent. Sięgnięcie po pomoc jest pierwszym krokiem do pokonania kryzysu. Dla osób, które zmagają się z myślami samobójczymi, mają za sobą próby samobójcze lub straciły kogoś w wyniku samobójstw, powstał serwis Życie warte jest rozmowy. Uruchomiło go Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Pomoc jest anonimowa i bezpłatna. Każdego dnia borykamy się z tymi trudnościami, staramy się jak najbardziej pomagać przez konsultacje, przez to, że można z nami porozmawiać, ale też przez całą platformę Życie Warte jest Rozmowy, do której też serdecznie zapraszamy, ze względu na to, że tam znajduje się mnóstwo informacji ważnych, istotnych dla osób potrzebujących pomocy, dla osób w kryzysie i dla tych, którzy chcą się czegoś dowiedzieć po prostu tak na zaś. Pomoc osobie w kryzysie to proces, który wymaga czasu i zaangażowania. Ważne jest, aby nie działać w pośpiechu, lecz z szacunkiem dla jej uczuć i sytuacji.
O tym, jak ważna jest profilaktyka w leczeniu chorób, przekonują lekarze różnych specjalizacji, a jedną z form zapobiegania jest szczepionka. Po pandemii koronawirusa społeczne nastawienie do szczepień jest bardzo różne. Niemniej jednak warto pamiętać, że są szczepionki, które mogą ustrzec przed groźną chorobą. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wdraża pilotażowy program i będzie w szkołach szczepiła dzieci przeciwko HPV. Szczegóły w materiale Gabrieli Soboń. Uczniowie ostrowieckich szkół podstawowych będą mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko HPV. Akcja rozpocznie się w październiku. Jesteśmy w tej chwili po naradzie ze wszystkimi placówkami, właśnie, które obejmują właśnie te dzieci w wieku od 9 do 14 lat, z dyrekcjami szkół, z kierownictwem POZ-ów ostrowieckich. Także tu serdecznie namawiamy wszystkich i zalecamy te szczepienia. Najważniejszą korzyścią szczepienia przeciwko HPV jest zmniejszenie ryzyka rozwoju raka. Wirus HPV jest odpowiedzialny za prawie 100% przypadków raka szyjki macicy. Szczepienia są dedykowane nie tylko dla dziewcząt, ale także i dla chłopców, bo wirus brodawczaka to nie tylko rak szyjki macicy, ale także rak głowy, szyi. W każdym bądź razie bardzo serdecznie do tego zachęcam. Od 1 września 2024 roku szczepienia w ramach powszechnego programu szczepień przeciwko HPV dostępne są dla osób po ukończeniu 9 roku życia do ukończenia 14 roku życia. Do akcji przystąpiły wszystkie gminne podstawówki. Na najbliższych wywiadówkach, które odbędą się w przyszłym tygodniu, wychowawcy klas dzieci od 9 do 14 lat poinformują o szczegółach. Natomiast ze strony stacji mamy deklarację również, iż przedstawiciele sanepidu będą wraz z punktami informacyjnymi dyżurować w każdej szkole w czasie tych wywiadówek, tak by rodzice już na tym pierwszym etapie mogli zasięgnąć dodatkowych informacji. Na wywiadówkach zostaną rozdane deklaracje o wyrażeniu zgody na zaszczepienie dziecka. Szczepienia będą wykonywane i pracownicy ostrowieckich przychodni. Przed szczepieniem każde dziecko przejdzie kwalifikację lekarską. Uwaga kierowcy! Ważna informacja również dla pieszych. Zmienia się organizacja ruchu na Krajowej Dziewiątce w Nietulisku. Sznur samochodów na Krajowej Dziewiątce w Nietulisku Dużym. Jazda odbywa się wahadłowo i jest sterowana sygnalizacją świetlną. Jest to spowodowane rozpoczynającym się remontem drogi. W Nietulisku wyremontowane zostaną odcinki, które na podstawie przeprowadzonej diagnostyki stanu nawierzchni zostały zakwalifikowane do zadań wymagających najpilniejszych zabiegów remontowych. Dwie warstwy nawierzchni, wiążąca i ścieralna, wymienione zostaną na dwóch odcinkach drogi krajowej nr 9 o łącznej długości około 1 km. Drogowcy rozpoczęli pracę na poboczu na półkilometrowym odcinku w rejonie skrzyżowania z drogą w kierunku Dołów Biskupich. Drugi zaplanowany do remontu odcinek zlokalizowany jest przy wjeździe do Nietuliska od strony Kunowa. W połowie tygodnia planowane jest rozpoczęcie frezowania nawierzchni jezdni. Taka organizacja ruchu funkcjonować będzie także w czasie układania warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej nawierzchni. Zgodnie z umową prace powinny być wykonane do końca września. Kierowcy utrudnienia nadal spotkają na dawnym odcinku drogi krajowej nr 9 na tzw. Starodrożu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nadal trwa remont miejskiej części tej trasy. Konkretnie drogowców spotkamy na odcinku od ulicy Sosnowej do ulicy Kolonia Robotnicza. Sezon rowerowy jeszcze trwa, ale pierwsze podsumowania już za nami. Ogólnopolska akcja pod hasłem Rowerowa Stolica Polski wielu motywuje do kręcenia kilometrów. Wczoraj poznaliśmy ostrowieckich rowerzystów, którzy w tej edycji byli najaktywniejsi. Zmagania o tytuł Rowerowej Stolicy Polski 2024 dobiegły końca. Ostrowiec Świętokrzyski zajął 27 miejsce w klasyfikacji ogólnej, pokonując łącznie 67 791 km. W poniedziałek, 9 września, w Ostrowieckim Browarze Kultury odbyło się oficjalne ostrowieckie podsumowanie tej rywalizacji. W wydarzeniu wzięli udział zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy, którzy podziękowali wszystkim za zaangażowanie i wspólną zabawę. Najwięcej kilometrów dla Ostrowca wykręcił Jan Wesołowski z grupy Ogar, który w ciągu miesiąca przejechał ponad 3000 kilometrów.
W rywalizacji miast zwyciężyła Biała Podlaska, a na podium znalazły się również Puławy i Gniezno. W kategorii 18-24 lata świetny wynik uzyskał Wiktor Łukasik, uczeń drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Joachima Chreptowicza, który zajął drugie miejsce w skali kraju. Jest mi niezmiernie miło. Dostałem wyróżnienie od organizatora Aktywne Miasta i jestem bardzo zadowolony z mojego wyniku. Wydaje mi się, że teraz po prostu dam trochę innym się wykazać i samemu odpuszczę. W zmaganiach brali udział zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Jest to taka tradycja już od kilku lat. Można powiedzieć taki początek sezonu rowerowego dla tych, którzy trochę mniej jeżdżą, bo wiadomo, że wiele osób jeździ cały rok. Ale dla tych mniej rowerowych to taki może na początek taki rozruch. Osoby zaangażowane lokalnie w konkurs już zapowiadają, że w przyszłym roku będą podejmować kolejne działania, które mają zachęcić mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w konkursie. Myślę, że w przyszłym roku bardziej zaangażowalibyśmy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, żeby też docenił tą dziedzinę sportu, jakim jest rower, żeby zachęcić mieszkańców, organizowanie różnego rodzaju pikników, no może i festynów, czy to na Gutwinie, czy nawet u nas na rynku, żeby tych mieszkańców mobilizować do tego kręcenia kilometrów. W przyszłorocznych zmaganiach ma pomóc poprawiająca się w Ostrowcu infrastruktura rowerowa. Mamy rowerowy plan dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, oficjalnie przyjęty przez Radę Miasta. I w związku z tym teraz praktycznie każda inwestycja nowa drogowa czy remont jest w ścieżki rowerowe określonej klasy zaopatrzone, więc teraz nic tylko wsiadać, zapraszam serdecznie na rower jeździć. Konkurs Rowerowa Stolica Polski odbywa się co roku i składa się z dwóch etapów. Pierwszy to trening, który rozpoczyna się wraz z kalendarzową wiosną i kończy pod koniec maja. Drugi etap to już główne zmagania i wspólne kręcenie kilometrów, które trwa przez cały czerwiec. Po każdym wysiłku mile widziany jest sycący posiłek. Takim bez wątpienia są pierogi. O ich smaku mogli przekonać się uczestnicy Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich, który zorganizowano w powiecie opatowskim na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Z dynią, z kaszą, a nawet z pieczoną golonką, czyli pierogi w roli głównej, królowały na powiatowym festiwalu kół gospodyń wiejskich powiatu opatowskiego. Festiwal odbył się już po raz trzeci. Tereny zielone przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w niedzielne popołudnie wypełniły tłumy. Placek drożdżowy, placuszek drożdżowy. To bardzo dobre. Będziemy, przyjedziemy po pierogi, na pewno są wspaniałe i zakupimy, bo będziemy jeszcze raz. Jak smakują pierogi? Bardzo. A przepyszne. Muszą próbę robić. Także pierwsza próba. Skorzystać no. W większości stoisk i degustować poszczególne, nie tylko pierogi. Czyli dziś obiadu w domu nie jedliście? Niekoniecznie. Nie, jeszcze nie. I kolacji też nie będzie. Głównym punktem wydarzenia był konkurs na lepienie pierogów. Z kapustką i grzybami, z serem, ze szpinakiem i z mięskiem. Na konkurs mamy pierogi z kaszą gryczaną, ale tak w ogóle do degustacji to mamy pierogi ruskie i mamy również pierogi z kapustą i z grzybami. Farsz to jedno, a udane ciasto to drugie. Jak je przygotować, aby pierogi się nie rozklejały? Żeby się nie rozlatywały, my dodajemy masełko do ciasta. Na kilogram mąki pół masełka i jedno jajeczko. I ciepła woda. Nasze pierogi są naprawdę wyjątkowe, dlatego że robimy je z bardzo gorącą wodą i z masełkiem dodajemy do ciasta. Panie z kół gospodyń wiejskich prześcigiwały się w pomysłach na farsz i ilość ulepionych pierogów. 400 pierogów ulepiłyśmy, ale różne smaki, nie tylko te. Nowością były pierogi z pieczoną golonką. Bo to jest taka troszeczkę zaskoczenie, bo jest... Jak się robi farsz do takich pierogów? Najpierw pieczemy golonkę, skręcamy, doprawiamy i lepimy. Komisja konkursowa miała nie lada orzech, pieróg do zgryzienia. Zachwycają kombinacje farszu. Powiem szczerze, pierwszy raz te pierożki z kaczką, poprzednie były z królikiem. Staramy się tak częstować bardzo umiarkowanie. Jury brało pod uwagę nie tylko smak. Estetykę podania, tam jedno z kół nawet przedstawiło wiersz, czyli taką oryginalność zaprezentowania
No i oczywiście smak, niepowtarzalność. W powiecie opatowskim istnieje około 90 kół gospodyń wiejskich. W tym roku w konkursie brało udział 30 kół gospodyń wiejskich. Mamy mnóstwo ludzi i cieszę się, ponieważ dzisiaj mamy konkurs kulinarny, konkurs lepienia pierogów, na najlepszego pieroga. Prawie 30 kół gospodyń wiejskich bierze właśnie udział w tym konkursie. Mamy komisję złożoną z czołowych opatowskich restauratorów, influencerów, kucharzy i wybierzemy najlepszego pieroga właśnie tego lata. Jak podkreślił starosta opatowski, festiwal to również festyn kultury rękodzielniczej, stroju i zdrowej świętokrzyskiej żywności. Lepienie pierogów to tradycja, która integruje. Cieszymy się, że mamy takie tradycje, że one są kultywowane. To pokazuje, że to powoduje, że ludzie się razem spotykają, dobrze bawią, a nie ma lepszego świętowania i zabawy jak przy wspólnym spożywaniu posiłków. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Opatowskiego wpisuje się na stałe w kalendarz imprez organizowanych przez Powiat Opatowski. Przyjęły się te festiwale, te przeglądy kół gospodyń. Jest to najstarsza chyba organizacja albo jedna z nielicznych, która ten czas przetrwała na rynku i fenomen kół gospodyń wiejskich jest nieoceniony. Integrują społeczeństwo, pokazują młodym zwłaszcza te ludowe tradycje i wszystkie rzeczy, o których młodzi nie mają zielonego pojęcia. Komisja konkursowa postanowiła przyznać pierwsze miejsce dla koła gospodyń wiejskich w Iwaniskach, które przygotowało pierogi z królnikiem i warzywami. Drugie miejsce koło gospodyń wiejskich Ługi Smugi z gminy Wojciechowice za pierogi z grzybami. Natomiast miejsce trzecie przyznano dla koła gospodyń wiejskich z Czernikowa Opatowskiego za przygotowanie pierogów z gęsiną, kapustą, grzybami i żurawiną. Gwiazdą wydarzenia był Kordian. Trzeci powiatowy festyn kół gospodyń wiejskich przeszedł do historii. Organizatorzy wydarzenia zapraszają już za rok. To była ostatnia informacja w dzisiejszym serwisie. Za chwilę regionalna prognoza pogody, a następnie rozmowa z moim dzisiejszym gościem, którym jest Maciej Kozicki, dyrektor Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do zobaczenia. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca Świętokrzyskiego i regionu. Dziś w nocy zachmurzenie umiarkowane, termometry wskażą 10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością 5 km na godzinę. Ciśnienie 1010 hektopaskali, warunki biometeo korzystne. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, 24 stopnie na termometrach. Wiatr o sile 18 km na godzinę, w porywach do 40 km na godzinę. Ciśnienie 1007 hektopaskali, biometr neutralny. To była prognoza pogody. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.